przedstawiający majora Ludomira Wolskiego. Był to taki wizerunek dosyć stonowany kolorystycznie. Używałem tam dosyć takich ciemnych odcieni, nawet jeśli chodzi o te jasne barwy. Pominąłem całkowicie kolor biały, aby ta postać była taka bardzo stonowana i wkomponowana w stare deski. Projekt Wspomnienie o majorze z Siennowa, mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim realizujemy dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki tym środkom może powstać mural, który jest za moimi plecami, oraz quest, którego nie widać, ale który też powstanie. Będzie to nieoznakowana trasa upamiętniająca właśnie majora Ludomira Wolskiego. Człowieka, który się tutaj urodził, człowieka stąd. Jego doczesne szczątki również spoczywają w Siennowie. Więc cała historia jego życia będzie opowiedziana, oprócz tego, że jest przedstawiona na, to znaczy postać jest przedstawiona na muralu, ale też historia jego życia będzie opowiedziana w questie. Będzie to taka żywa lekcja historii, z której myślę, że warto i trzeba skorzystać. Questing to jest forma turystyki, która przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych już ładnych kilkanaście lat temu. Jest to tak zwana, można powiedzieć, spokojnie ochrona dziedzictwa danego miejsca. Sam proces tworzenia questu jest dosyć długi. Na początku wymyślamy, przeważnie ze społecznością lokalną, ewentualnie metodą ekspercką, razem z trenerami, ale głównie ze społecznością lokalną, tematykę questu, czyli wybieramy postać, która z danej miejscowości staje się bohaterem tego questu, czyli narratorem. I to ta osoba opowiada przeważnie o rzeczach, które wydarzyło się na terenie danej miejscowości. Przedstawia nam historię, czyli takie lokalne dziedzictwo historyczne. Może to być też dziedzictwo kulturowe, tak jak koła gospodyń wiejskich, które coraz częściej tworzą na przykład questy kulinarne, czy na przykład questy przyrodnicze, które też są w naszym kraju i pojawiają się w przeróżnych na przykład parkach narodowych. To jest sposób na zainteresowanie osobą, która tu żyła. No, podoba mi się to. Podoba mi się. Sam pomysł jest świetny. Wydaje mi się, że będzie to z pożytkiem dla wszystkich, którzy tutaj kiedyś się, z różnych powodów się zaplączą, bo aplikacje sobie ściągną, może to ich zachęci, a może po prostu będą w tym miejscu, będą chcieli oglądać kościółek drewniany, będą na tym szlaku, przejeżdżają tu ludzie, interesują się architekturą drewnianą, więc przy okazji może zaczepią się na ścieżkę edukacyjną. Skarby dziedzictwa są autorskim programem Fundacji Tradycyjna Zagroda. Utworzyliśmy taki program, który ma upamiętnić, chronić lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne, też przyrodnicze. Chodziło nam o to, żeby stworzyć taką możliwość poznania różnych uwarunkowań, zarówno historycznych, kulturowych, ale żeby właśnie one były opowiedziane w sposób atrakcyjny dla odbiorcy. Osoby, które przyjeżdżają na Podkarpacie, zapraszamy do tego, żeby wstąpić do Siennowa, gmina Zarzecze, powiat przeworski, i poznać tą, no, poznać dobrego człowieka. Przede wszystkim dobrego człowieka, który został żołnierzem, odznaczony krzyżem wojskowym Virtuti Militari, wcześniej działał w Armii Krajowej, był osobą, która została uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za to, że uchronił życie Żydów podczas II wojny światowej, ale przede wszystkim on był człowiekiem, który kochał ludzi i dbał o przyrodę. I o tym się można dowiedzieć z questu. Zapraszam serdecznie.